Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Jak to Rodowicz śpiewała? Pamiętam, był ogromny mróz od Chitaway do Syracuse. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Pamiętam, był ogromny mróz od Chitaway do Syracuse. No diabli wiedzą, gdzie jest ta Chitaway, no ale wiadomo, gdzie jest Syracuse. Syracuse, no to jest w stanie Nowy Jork. No i w stanie Nowy Jork, w mieście Syracuse jest takie muzeum. Jest takie muzeum. W Ameryce jest, był taki malarz, Jackson Pollock. No Jackson Pollock, on malował, no takie bohomazy. Malował bohomazy, no jeden z tych bohomazów pójdzie za 18 milionów. Także jeżeli masz 18 milionów dolarów, lubisz Jacksona Pollocka, no to jest szansa, żeby to kupić. No nie ma tak dużo jego obrazów. 18 milionów, no jeżeli nie pójdzie więcej. Christie's, no to jest taka firma aukcyjna, no i ona będzie niedługo sprzedawała, w sumie tam za 2-3 tygodnie. No i teraz można sobie wyobrazić, ile takich bogatych kolekcjonerów rosyjskich, chińskich czy arabskich będzie chciało to kupić. Ślinią się na tą czerwoną kompozycję, namalowane to było w 1945 roku. No jest to dosyć malutkie, to jest dwie stopy, czyli powiedzmy tak, stopa to jest 12 inczy, to jest około 30 cm, czyli 60 cm szerokie, to dosyć małe. Postaram się wrzucić sznureczek do obrazu właśnie, żeby pokazać, jak to wygląda. No nie jest to no takie wspaniałe. Jest to jedno z najbardziej kopiowanych, można powiedzieć, obrazów. Ludzie często się podniecają, że znaleźli gdzieś na wyprzedaży, na ulicznych straganach i tak dalej, i tak dalej. No ale to jest, no dla mnie też makabra. To są takie hasiory, to jest po prostu, no nic nie reprezentuje. 18 dolarów jest coś strasznego, ale dla fachowców, czy dla tych, którzy się podniecają tymi bohomazami, no to mówią, że to jest warte, no i że to jest jedno z historycznych dzieł, no bo to jest drugi z kolei ten obraz, ten Blade Ram, te płótno na w ramach robione metodą chlapaną. Chlapaną, czyli pochlapane, trochę pędzlem pomalowane. No jeżeli byś kupował, czy kupowała, no to jest duża kontrowersja, tak? To jest duża kontrowersja. Dlaczego? No ludzie się denerwują, to już tam wszyscy fachowcy od sztuki dostają szału. Ta czerwona kompozycja, no ona nie jest w rękach prywatnych, tylko jest w rękach muzeum. Jest w rękach muzeum Everson właśnie w mieście Syracuse. Także kiedy Osiecka jechała sobie z tego Chitaway i pisała tą lirykę, te słowa, a później Rodowicz to śpiewała, no to przebój taki PRL-owski, ludzie sobie wyobrażali tam nie wiadomo jaki ten zachód, tą Amerykę i tak dalej. No i w tym Syracuse. Ta Syracuse jest muzeum, które zaczęło w zasadzie swoją działalność od tego, że wyspecjalizowało się w sztuce amerykańskiej. No i problem jest taki, że w całym tym muzeum no to nie ma żadnego innego obrazu tej klasy. Ludzie, którzy po prostu przyjeżdżają, no to bardzo często przyjeżdżają z daleka, tylko dlatego, żeby zobaczyć ten obraz, tak? To jest można powiedzieć, diament z korony będzie sprzedawany. Inne muzea sprzedawały swoje kawałki, powiedzmy, sztuki. To w Baltimore tak sprzedali, w San Francisco sprzedali, no ale w tym wypadku te muzeum, no to ma
ideologię za tym. Ma za tym ideologię. Oni mówią, że czarne życie znaczy, no i oni sprzedadzą to za 18-20 milionów po to, żeby mają takie plany, że ustanowią fundusz na to, żeby kupować wysokiej jakości dzieła sztuki od artystów kolorowych, żeby kupować również od kobiet. Także to jest takie po prostu taka wymówka, że w imię ideologii właśnie trzeba sprzedać białego, żeby wspierać czarnego. No ludzie dużo klaszczą, dużo ludzi popiera coś takiego. No jest, szczególnie mówią, że w Syracuse mniej niż połowa jest biała, więcej niż połowa jednak są nie biali czy latynosi. Ale to, żeby sprzedać właśnie ten diament z korony, no to ma zasadniczy problem taki filozoficzny, no bo muzeum jest po to, żeby w zasadzie pilnowało tej wiary publiczności w to, że muzeum pokazuje to, co ma najlepszego. Dlatego ma specjalny status podatkowy, bo to jest nie dochodowy, także oni podatków nie płacą. No i to powinni w zasadzie patrzeć nawet na ten obraz niejako jako forsa, tyle tylko, że w interesie publiczności powinni działać. No i ten zatrzymanie tego dostępu przez wiele muzeów i między innymi czy to można na to pozwolić. No w zasadzie no to dyrektorzy tych wszystkich muzeów amerykańskich no to mają swoje takie wytyczne i w ramach tego wytycznych no to jest wtedy, kiedy mają poprawić powiedzmy jakość, kiedy mają poprawić kierunek swojego muzeum, czy jest stosowne są te wystawy, czy poprawić specjalizację, tego rodzaju ogólne artystyczne podejście do muzeum, ale nie rasowe, nie polityczne, nie socjalistyczne, nie społeczne. To jest po prostu od strony artystycznej. No i to jest ten długoterminowy w zasadzie plan dla i misja dla każdego muzeum. Ta czerwona kompozycja z drugiej strony to jest, no oni się pozbędą się coś, co może ludzie przestaną przychodzić do tego muzeum, także to może to załatwić podstawy całego tego muzeum, tylko dlatego, że ktoś ma społeczne jakieś żądze usprawniać, usprawiedliwiać czy wyrównywać społeczeństwo. W 1911 roku, no oni kiedy to założyli, no to było powodem dla tej amerykańskiej sztuki. No i teraz tego się pozbywać, no to jest, czy można to wytłumaczyć? No i w zasadzie trudno to wytłumaczyć. Dlaczego? Dlatego między innymi cała ta Rada Muzeum podała do wiadomości tą informację o sprzedawaniu. Kiedy tam 3-4 września, no to był dzień pracy, Labor Day, no i właśnie oni powiedzieli, żeby to wszystko tak po cichutku to było, żeby to nikt się nie dowiedział, no ale ludzie się dowiedzieli. W ciągu 3-4 tygodnie ma być to sprzedane. Część krytyków artystycznych po prostu zaczęła szaleć, powiedzieli, że to jest nie do wytłumaczenia, że nie da rady tego zrozumieć, że to jest po prostu tragedia, jakieś wartości, jakieś skarby narodowe, skarby publiczne przechodzą w ręce prywatne.
No i co oni mogliby w zasadzie zrobić? No, żeby była ta różnorodność rasowa, czy kulturowa, czy społeczna, no to oni nie muszą się tego pozbywać. W Ameryce ludzie dają jednak te pieniądze, są donorzy, są ludzie, którzy dają spore pieniądze na tego rodzaju sytuacje. No i to powinni współpracować. Cała Rada też powinno jakoś zrozumieć długoterminowo, jeżeli chcą kupować dzieła sztuki od mniejszości jakichś tam narodowych czy rasowych, czy od kobiet, no bez tego, żeby sprzedać podstawowy obraz. Problem jest też taki, że teraz ze względu na tą pandemię, na tą panikę, wszystkie te instytucje spowolniły. Te wszystkie spowolniły, nie ma odwiedzin, nie ma forsy za bilety, to wszystko po prostu siada. No i teraz dużo tych ludzi w tych najróżniejszych radach zacznie decydować się wyprzedawać. No i co jak będzie tłumaczyła? No zawsze znajdzie to, że chce sprzedawać dla biednych mniejszości, dla kolorowych i tak dalej, i tak dalej. No i to brzmi dosyć atrakcyjnie. No i wielu ludzi po prostu przełknie to i będzie klaskało. To jest makabra. No, nikt nie zatrzyma sprzedaży tego. Mam nadzieję, że rząd federalny weźmie 20 czy 30% podatku od tej transakcji, no bo powinien, no bo jeżeli jest to dla profitu, no to myślę, że oni, że te pieniądze po prostu nie można tak sprzedać i udawać, że to jest organizacja niedochodowa. Także rząd federalny, mam nadzieję, że to się za to weźmie. No i ten obraz zniknie, tak jak wspominałem, zniknie gdzieś tam w 7 piętrach poniżej ziemi, czy to w Chinach, czy w kraju arabskim, czy w jakimś rosyjskim. 18 milionów dla niektórych ludzi, no to nie są duże sumy. Możliwe, że ktoś inny jakiś filantrop kupi. Są takie sklepy Walmart, no to rodzina Walton i jedna z tych spadkobierczyń, Alice Walton, ona otworzyła muzeum w Arkansas, też amerykańskiej sztuki. No i oni są warci tam kilkanaście miliardów dolarów, czy kilkaset miliardów dolarów. Także możliwe, że tamte muzeum sztuki amerykańskiej to kupi. No szczególnie, że oni mają już tam parę obrazów Jacksona Pollocka, mają parę druków Jacksona Pollocka. Także, że forsa jest forsa, tak? Forsa jest forsa i teraz w ramach ideologii w ostatnich miesiącach sport padł na kolana, teraz muzea padają na kolana i po prostu no, zmieniają to, czym żywili młodzież amerykańską przez ostatnich 40-50 lat, ta nienawiść do chrześcijanina, nienawiść do białego, nienawiść do heteroseksualnych przejawia się w tym, że po prostu wyprzedaje się no bohomasz, bo bohomasz, no ale wartościową rzecz. Jeżeli ludzie chcą to kupować, no to kupują. Także jeżeli mieszkasz w Ameryce, jeżeli masz obywatelstwo amerykańskie, nie głosuj na socjalistów, nie głosuj na Bidena. Jeżeli jesteś zadeklarowanym demokratą, zmień deklarację na republikanina. Świat konserwatywny musi wrócić do porządku. Świat konserwatywny nie może być tak, żeby po prostu Bóg, honor ojczyzna była zamordowana.
Bóg, honor ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja, to wszystko znika. Znika. W Ameryce tak nasycali nienawiścią do tych trzech podstawowych spraw, że to jest niemożliwe. To następuje zmiana błyskawiczna. To jest rewolucja bolszewicka bez broni. No, trudno powiedzieć, czy będzie broń, bo teraz Ginsburg umarła, także politycy już krzyczą, lewacy właśnie, żeby atakować. Jak Trump zostanie wybrany, no to lewactwo dostanie szału. No ale mimo wszystko głosuj na konserwatystów, głosuj na Trumpa, głosuj na republikanów, bo przyjdzie PRL, przyjdzie po prostu PRL, przyjdzie głód, przyjdą braki, no może zajmie to 5, 10 czy 15 lat, ale jeżeli wygrają teraz demokraci, no to będą wygrywać przez następne 12, 15, 20 lat. To już nie będzie takie wahadło, bo do tej pory to zawsze jest wahadło republikanie, demokraci. Nie wiadomo, co będzie w 2024, no w 2024 szanse, że druga partia wygra, będzie duża, no i wtedy będzie 12, 15, 20 lat demokratów i totalnego upadku Ameryki, znaczy Ameryki takiej, jaką znamy, po prostu zrobi to się socjalistyczny Związek Republik Amerykańskich. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Serdecznie zapraszam. To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego codziennego powiadomienia. Do następnego codziennego zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia, pamiętaj, głosuj na konserwatystów.